Huntington znajduje się w stanie Nowego Jorku, dokładnie Huntington. Polacy, Polonia masowo przybywają do sióstr, gdzie znajdują duchowe wsparcie, pokrzepienie i jakąś pewną łączność z Polską, która została przerwana czy to przez wojnę, czy teraz przez rządy komunistyczne. I niejako staje, nasz dom staje się oazą dla Polaków, którzy są z tęsknotą patrzą w stronę Polski, a tu znajdują tą małą iskierkę nadziei, która pozwala im trwać i owocować na nowej ziemi. Nasz dom ma wyjątkowy charakter. Jest on jakby przystankiem dla naszych rezydentów, może ostatecznym przygotowaniem na spotkanie z Bogiem. W naszym domu często odbywa się też pojednanie z rodzinami. Ludzie przychodzą do nas z bagażem i ten bagaż musimy im pomóc zrzucić, czy to w sakramentach, czy w rekolekcjach, jakie uczestniczą w naszym domu. Tak, żeby u końca ich drogi mogliśmy ich dusze uspokojone złożyć w miłosierne ramiona Boga. Z naszych ramion posyłamy ich do miłosiernych ramion Bożych. Od 30 lat pracuję w Stanach Zjednoczonych i na początku pracowałam w Huntington, w domu dla ludzi starszych, gdzie mamy swój dom, a od ponad 15 lat jestem w Chicago tutaj. Oak Forest jest na przedmieściu Chicago, jest tutaj bardzo ładnie, mamy tutaj swój klasztor. W naszym klasztorze odprawiane są rekolekcje, wypożyczamy nasz klasztor dla różnych grup. Też są grupy nie tylko polskie, ale też amerykańskie, hiszpańskie. W większości są to grupy, które tutaj w naszej Polonii, którzy tutaj chcą wypocząć i też poświęcić czas na takiej jedności z Panem Bogiem. Ludzie wiedzą, że zawsze mogą do nas przyjść i wychodzą stąd umocnieni. Widząc potrzebę naszego miasta, jak i tutaj mieszkającej ludności, otworzyłyśmy 10 lat temu przedszkole pod wezwaniem Anioła Stróża. I rok temu obchodziłyśmy właśnie 10-lecie jego istnienia. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z różnych rodzin. Są to dzieci z rodzin polskich, amerykańskich i hiszpańskich. No więc nasza przygoda z przedszkolem Guardian Angel zaczęła się 6 lat temu. Oddajemy dzieci w dobre ręce i to jest dla nas dużo. Bardzo jesteśmy wdzięczni za tą pomoc. Siostry zawsze służą uśmiechem, radą i modlitwą i przekazują to dzieciom, przekazują wszystko, co wiedzą o Jezusie. Staramy się je wychowywać w duchu chrześcijańskim, jak i również krzewić nasz patriotyzm i chcemy, aby poznały dzieci naszą polską kulturę i polskie obyczaje. Jak i również dzieci amerykańskie też staramy się, aby zapoznawały się z kulturą innych narodów, a my, Polacy,
i polskie dzieci uczymy się właśnie ich kultur, ich święta, ale przede wszystkim jest to, jak gdyby chcemy nasz patriotyzm kultywować w tych małych duszach.